piosenka u ciebie, u ciebie. Po czernie szyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po astrach, po ostach to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Śpiewałem takie wtedy hity, o, takie słowo weszło. I śpiewałem swoją piosneczkę, przy której cała publiczność po prostu szampańsko bawiła się, a ta piosneczka składała się z opisu jesieni, który wywiozłem jeszcze, powiedziałbym, z pejzażu Zaglikowskiego. Po czerni jeżyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. A jak dochodziło do momentu, próbujemy nalewki z dzikiej róży z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da, to cała sala ze mną próbowała w upojeniu. A my tak po kieliszku, po troszeczku, popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. W pełnym nostalgii Krakowie z piosenką spotkał się poeta, kompozytor i pieśniarz pan Leszek Długosz, artysta i człowiek o niezwykłej, niedzisiejszej wrażliwości, z czułością, a jednocześnie powściągliwie i prosto, pięknie opowiadający o świecie, życiu, ludziach, sztuce. Może i naszych marzeń, może i naszych pragnień, jakiś strzęp, jakiś ślad. Może także i nasz. Strachowi na wróble już nad czym się trudzić. Jesień, jesień już. Na podwórku usłyszałem od sąsiadki piosenkę, która mi się bardzo spodobała. Była to piosenka francuska, jak potem doszedłem, ale z polskim tekstem. Domino, domino, cały Paryż powtarza te słowa. Tariram, dararam, coś takiego. I to ta dziewczyna miała naście lat. Było lato, wakacje i ona chodziła, tak śpiewała tę piosenkę i wszyscy mówili, że Ewa jest zakochana. Jeszcze wtedy byłem takim malcem, ale doszło do mnie, że jak się śpiewa takie domino, domino, ra, 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 to się jest zakochanym. Nie wiem, jak się ta historia potem potoczyła, ale tak mi zostało dziwnie w pamięci ta historia o tej Ewie i o tej piosence i o tym miejscu, w którym się dowiedziałem o tej piosence, czyli o podwórku w Zaglikowie, gdzie się urodziłem, na Lubelszczyźnie wtedy. Ja od początku wiedziałem, że ja chcę jechać do Krakowa, ponieważ ja chcę dołączyć do tych z takiej młodej Polski, co chodzą w pelerynach czarnych jeszcze i tak dalej, że może ja tam jeszcze ich spotkam i do nich dołączę. I tak się stało. Mogę powiedzieć, że na własne oczy widziałem ostatniego gościa, który na początku 60-tych lat chodził jeszcze w czarnej pelerynie. Nazywał się pan Baśkowski i był kuzynem od strony matki Wyspiańskiego. I on do końca tej czarnej peleryny nie zdjął. Unikaj głośnych i napastliwych.
ponieważ nie mogłem znaleźć kogoś, kogo bym nauczył odpowiednio, żeby ten ktoś zaśpiewał, to machnąłem ręką, a to ja już zrobię to sam, co się będę mordował, namawiał i tak to nie wychodzi to, o co by mi szło. No i tak przystałem do Teatrzyku Piosenki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Hefajstos się nazywał. Tam była fantastyczna ekipa bardzo twórczych ludzi, do dzisiaj znanych, jak na przykład Leszek Aleksander Moczulski, który teksty pisał, Wicenty Faber, Andrzej Zaryński, kompozytor, Andrzej Zieliński, potem ze Skaldów i tak dalej, i tak dalej. I przypominam sobie mój debiut. Byłem studentem polonistyki. Mój debiut na balu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambitne wtedy były bale, nie tak jak dziś. To trzeba, żeby studenci zorganizowali jakiś bal z programem artystycznym, z jakimiś atrakcjami, no i sami to urządzili. I na mnie wypadło, żebym coś zaśpiewał. Ja zaśpiewałem balladę, chyba jakoś o piratach, z tekstem Wicka Fabera, z muzyką nie swoją, nie pamiętam czyją. A moim pierwszym akompaniatorem, z którym potem pracowałem jeszcze w Hefajstosie, był ktoś, kto się nazywał wtedy Adam Matyszkowicz, obecnie znany jako Adam Makowicz, tak? Ówże sławny pianista. Potem jak Adam Matyszkowicz wyjechał do Warszawy, został Makowiczem, pojawił się następny akompaniator, Andrzej Zarycki, którego wyłowiłem w szkole muzycznej i tak zostałem, mogę powiedzieć, no trudno użyję tego słowa, jakąś gwiazdą taką studencką w tym Hefajstosie. Potem nie tylko, wziąłem udział w takim nowym, ówczesnym, czyli w konkursie piosenkarzy studenckich. W drugiej edycji na pierwszej wyłoniła się Ewa, która dostała drugą nagrodę, bo śpiewała piosenki, z którymi nie wiadomo było, co zrobić. Czy to jest, jaka to jest muzyka? Czy to jest muzyka poważna, czy to jeszcze jest piosenka? Ja w następnym roku się wyłoniłem na tym konkursie po dziewczynach, którym dano pierwsze chyba te trzy miejsca. Potem znalazło się dwóch chłopaków i ja. I albo za mną, albo on był przede mną, a ja za nim. Należałoby to sprawdzić, tego nie pamiętam. Dostaliśmy te kolejne nagrody, a ten ktoś to był chłopak, którego spotkałem przed tym konkursem w hotelu polskim, pamiętam. I spędziliśmy trochę na pogawędce i nazywał się Piotrek Szczepanik. I przyjechał z Lublina jako student KUL-u, pamiętam, na historii sztuki, no i tak żeśmy się już poznali od tamtych czasów. Dzień gaśnie w szarym mgle, wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień. Ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch, z jezior żagle zjął. Mgieł porozpinał splot, szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Wtedy adresem właściwym artystycznym, nie tylko w Krakowie, ale myślę, że w Polsce, do którego kandydat na artystę powinien starać się dotrzeć, to by była piwnica pod Baranami. Piwnica była absolutnie odrębnym zjawiskiem artystycznym, zwłaszcza w piosence. Nie tylko w piosence, ale w piosence także. Oczywiście to jest głównie zasługa stylistyczna Zygmunta Koniecznego, który studiował kompozycję tu w Krakowie i który miał taką potrzebę, takie możliwości, taką ambicję. Miał określone zdolności, powiedziałbym, melodyczne, bardzo charakterystyczne i taki robił miks, powiedziałbym, z elementów muzyki klasycznej, poważnej, popularnej, jakichś szlagierów, a nawet ludowej i tworzył gatunek absolutnie będący w opozycji do ówczesnych tak zwanych popularnych radiowych szlagierów. To się czuło, że to jest inny klimat i
co najistotniejsze, zderzał to z niezwykle wyszukanymi, pięknymi tekstami poetyckimi. Nagle ktoś spostrzegł, że śpiewajmy wiersze, czego nie robiło się dotąd, o dziwo, pisało się teksty piosenek. I tak się dalej robi. Ale nikt specjalnie nie sięgał do wiersza jako możliwości piosenki. Pisało się pieśni. Dawniej był taki gatunek pieśni artystyczne, taka owaka. A to był wynalazek piwniczny. I Zygmunt tutaj skorzystał z takich autorów jak Pawlikowska-Jasnorzeska, jak potem Baczyński, Leśmian. I z tego powstawały piosenki nieprawdopodobnie nastrojowe, klimatyczne. Tuwim zwłaszcza się okazał przydatny jako autor piosenek. On zresztą piosenki pisał i przed wojną, już wszystkie te słynne sztagiery, poczynając od Miłości wszystko wybaczy, to są teksty Tuwima. Zygmunt napisał dwa wielkie utwory, myślę, że chyba nieśmiertelne, jak Grand Vals Brillant i Tomaszów. I tutaj ten Tuwim okazał się niezwykle świetnym tekściarzem. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema to też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili. Jedno ten, drugie ten, pół na pół. Ho, ho, ho. Dostać się na program jako publiczność, a dostać się do zespołu, to jakaś abstrakcja. Ale mnie się to udało. Takim zwyczajem ówczesnym, przez Piotra wymyślonym, przed zaczęciem programu była taka szansa zawsze dla kandydata na artystkę, na artystę. Tam się zjawiali rozmaici ludzie, i poważni, i niepoważni, i wariaci, i autentyczni, którzy chcieli popisać się jako artyści. I Piotr tak wypuszczał, no teraz proszę Państwa, na własną odpowiedzialność wystąpi ktoś tam taki owaki. I ja też tak na własną odpowiedzialność wystąpiłem. I widać, na tyle się przyjąłem, że dostałem dalsze zaproszenia. No i przystałem do tego zespołu, który był bardzo hermetyczny, bardzo ściśle określony. No i trzeba było umotywować, coś zaproponować. Po co jeszcze jest ten nowy? No i widać, wniosłem jakiś swój odrębny koloryt i walor, że niebawem zaczęła publiczność przychodzić na piosenki Długosza. Pierwsze pa, drugie pa, trzecie pa. I wypłyniesz lekka poprzez ściany. Pierwsze pa, drugie pa, trzecie pa. I wypłyniesz lekka poprzez ściany. Lekka poprzez ściany. Lekka poprzez ściany. Ja też poszedłem tą drogą. Sięgnąłem do tych wierszy poetów. Miałem taką ambicję nieznanych i zapomnianych, jak do nieistniejącego jednego z najwspanialszych polskich poetów, czyli Jerzego Liberta, czy kompletnie zamurowanego, tak to określam, w Polsce wtedy Stanisława Balińskiego z Kamandryty, o którym nikt nic nie wiedział, który żył jeszcze wtedy w Londynie, którego nawet nazwiska nie można było wymienić. Ja znalazłem ten tekst, Jaka szkoda, który był no wielkim numerem w piwnicy, nie tylko moim, ale w ogóle piwnicznym, więc taki byłem hymnów piwnicznych. Też ludzie nagrywali na ówczesnych magnetofonach, tam takie mieli tą piosenkę, Jaka szkoda, potem się po piwnicy gdzieś tam w domach spotykało i w kółko do świtu się, jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne przepłynęły jak ta woda. Zapijaliśmy się prawie pół rozpaczy, pół rozrzewnienia, a mieliśmy po 30, 20 parę lat. Jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły bez
przestrzeja, a woda przepłynęły bezdomnie, bezszelestnie, a woda. Jaka szkoda, jaka szkoda. To trwało do 78 roku. W piwnicy byłem od 64, kiedy umarł Wiesiek Dymny, który był prywatnie wtedy moim szwagrem. Wtedy moja żona i żona Wieśka Dymnego to były siostry, były, to zostały. I ja z rozmaitych powodów, tak się złożyło, że dostałem stypendium literackie rządu francuskiego i wyjechałem do Francji. I potem już do piwnicy nie przystałem, to znaczy nie brałem udziału w programach. Czułem się absolutnie, do tej pory się czuję piwniczaninem, ale wiele się pozmieniało. No i się z tą piwnicą też pożegnałem, ponieważ coraz mniej było ludzi moich piwnicznych. Tej piwnicy bez Piotra nie znam. Zjawiska artystycznego no nie tworzą ani mury, ani meble, tylko ludzie, którzy mają coś do przekazania. Nie zapominajcie tak prędko, nie zapominajcie tak lekko tych, co już nie śpiewają, których minął już czas. Może oni unieśli z tamtym echem swych pieśni, może i waszych marzeń, może i waszych pragnień, jakiś strzep, jakiś ślad, może także i wasz. Piszę piosenki jeszcze z rzadka. Publikuję wiersze, trochę więcej. Napisałem swoje wspomnienia z piwnicy. Nazywa to się Pod baranami ten szczęsny czas. Myślę, że napisałem książkę bardzo sprawiedliwą. Atrakcją wielką tej książki jest niespotykana, rzadka, gdzie indziej dokumentacja. Tak się stało, że żona moja, Barbara Basia, przez 10 lat jakieś była kierownikiem organizacyjnym piwnicy i mamy ogromne archiwum. Wydałem różne płyty, wybór pieśni i fraszek Kochanowskiego, a to jest płyta, też zupełnie niedostępna, wydane z okazji mojego jubileuszu 75-lecia. Odbył się wspaniały koncert i na tę okazję wystąpiłem z orkiestrą po raz pierwszy w życiu. Ma tytuł Nie, ja nie jestem Amadeusz Mozart. Nie zapominajcie o tych, którzy jeszcze śpiewają, lecz są ważne powody, może ważne powody, że ich właśnie tu brak. Może słowa ich brzmią, może struny się rwą. Tylko wyście umilkli, tylko wyście odwykli, żeby odzew im dać. Mam jeszcze dużo planów, tylko nie mogę wszystkiego po prostu wypowiedzieć, ogarnąć, a co tam uda mi się zrealizować. I zalewa mnie archiwum, ponieważ niczego nie wyrzucałem, więc niczego nie mogę znaleźć. Kiedyś w nocy, chcąc coś już powyrzucać, zlikwidować, patrzę na jakąś kopertę i widzę nadawcę, mówię, to jest niemożliwe. Autograf się zgadza. Wyobraźcie sobie Państwo, list nieotworzony, pisany 26, czyli czerwca, w 1992 roku. Pozwolę sobie go przeczytać. Drogi Panie Leszku, wysłuchałem dzisiaj w radiu Pana piosenki Nie zapominajcie o tych, którzy już nie śpiewają. I poczułem potrzebę powiedzenia Panu, jak bardzo mi się ona podobała. Jest mądra, wzruszająca, piękna. Dziękuję Panu za radość, że jest ktoś, kto takie piosenki jeszcze pisze. Wisława Szymborska. A tu jest karteczka przez nią wyklejona. Zamyśliłem się, opadły mi te wszystkie na stół i ten list i myśli moje. Chryste Panie, po 20 już tam latach, jak się fatalnie zachowałem, nawet starszej pani, która wtedy odszukała, widać, adres,
wykleiła karteczkę, napisała do mnie. Nawet nie odpisałem jednym słówkiem dziękuję pani. No i zrobiło mi się wstyd. Co ja mogę zrobić? Westchnąć, uśmiechnąć się, przeprosić. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Tak mnie los usytuował, że znalazłem się w mieście, w środowisku bardzo twórczym. Jeśli sobie zdam sprawę, że wtedy na niewielu metrach kwadratowych z perspektywy, jak dzisiaj oceniam, gnieździły się tak wspaniałe kulturę twórcze adresy, jak Piwnice pod Baranami, na drugim końcu rynku Teatr Krikoa Kantora, nieopodal tuż ówczesny Teatr Stary, zaraz dalej redakcja Przekroju, zaraz dalej redakcja ówczesnego Tygodnika Powszechnego i tak dalej, i tak dalej, to można powiedzieć, że był to fantastyczny czas, niezwykły w kulturze polskiej, to patetycznie brzmi, ale to jest prawda, do którego zdążyłem dojechać ten chłopak, 18-latek, jak się śpiewało w tamtej piwnicy, ta nasza młodość, ten szczęsny czas. Podejrzewam, że dzisiejsza młodość też będzie śpiewała ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ale to jest już opowieść innych. Ta nasza młodość z gości, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość z gości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten